Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dziś będzie trochę inny filmik niż zawsze. Korzystając z okazji, że buduję nowy gołębnik, postanowiłem nagrać jakiś filmik odnośnie budowy tego gołębnika. Dużo zauważyłem, jest takich zapytań nawet na Facebooku. Pokażcie swoje gołębniki, jak tam coś zrobić, jakie rozwiązania. Każdy wrzuca już gotowe gołębniki. Ja postanowiłem to nagrać tak, można powiedzieć, od podstaw, chociaż już mam zaczęte dużo, ale będzie to wszystko widać, będę mógł to pokazać. Może to komuś pomoże na przebudowie swojego gołębnika. Zawsze jakoś to może coś ciekawego ktoś podpatrzy. A więc tak, gołębnik to będzie na gołębie młode, myślę, że na około 120 gołębi, może 100, no zobaczymy. Wymiary ma 6 metrów na 2,40, wysokość jest od samego jest przeznaczone wysokość od podłogi, może nie tak, została wylana płyta betonowa, oczywiście była wybrana ziemia, zasypane piachem, zagęszczone, odizolowane folią i zalana płyta. I teraz na tej płycie jest to wszystko postawione, cała ta konstrukcja w wysokości 70 cm od tej płyty będzie ruszt. Ruszt będzie zrobiony z siatki takiej. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. Mam takie maty zgrzewane z czwórki drutu z takim fajnym oczkiem, ale to może też pokażę później. Konstrukcja jest zrobiona z belek 8 mm, 8 cm, 8 na 8. Myślę, że już to jest wystarczająca grubość. Na pewno nie jest to za cienkie, no może mogłoby być i grubsze, ale według mnie jest to wystarczająca ilość. Wszystko jest skręcane na, może to będzie lepiej widać, na takie wkręty ciesielskie. Bardzo dobrze się to trzyma. Jak już dociągnie, to jest fest. Wzmocnienia są dawane takie na rogach, żeby było to usztywnione. Wszędzie na dole, w każdym rogu, tak samo jest i u góry, tak jak tu widać. Już mam część ścianki jednej zrobionej, ale to jeszcze nie jest koniec. Oczywiście na dachu mamy tutaj dachówkę, w samym szczycie jest na gąsiorach. Jest większa szczelina zrobiona z tego względu, żeby była lepsza wentylacja. O. O, nie widać tego, ale no ale jest. Krokiewki. One mają chyba 10 czy 12 cm. Może teraz to będzie widać. Krokwy mają tam 10 lub 12 cm, już nie pamiętam dokładnie. Łaty są, kontrłaty są 5 na 4, także to wygląda sztywno. Zobaczę jeszcze tu, może dam jakieś wzmocnienia dodatkowo pod te krokwy, bo ta dachówka jednak jest ciężka, trochę waży. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Będzie tu w tym gołębniku zrobiony sufit z siatką na środku. Jeszcze sobie to rozmierzę, żeby była wentylacja. Miało nie być tego sufitu, ale jednak go robię. Miał być trochę mniejszy, jednak jest trochę większy ten gołębnik. Zawsze to coś się wymyśli w trakcie. Zawsze coś wyjdzie.
nowego w trakcie budowy. Będzie tak, tu będzie w środku trzy boksy, będą dwie ścianki postawione. Dwie ścianki działowe przydzielone na trzy boksy bez korytarza, dlatego że to jest wąski gołemik, bo ma 2,40, nie chciałem większego, bo to jest wstępnie tylko na te gołębie młode, tak jak już mówiłem. Konstrukcja pod podłogę jest zrobiona też z kantówek ósemek. Kurde, muszę uważać, żeby nie wyrżnąć gleby, bo już raz zaliczyłem. To jest cała ta konstrukcja. Na środku jeszcze idzie taka belka, która też jest ósemki, 8x8, usztywniona. Dodatkowo są jeszcze takie nogi na środku. Co jeszcze? Przód tego gołębnika będzie zabity tylko po metrze z każdego boku. Będzie tak. Dotąd będzie do tej pierwszej belki, to jest około 80-90 cm. Od samego dołu do samej góry będzie zabite szalówką do samego góry. Później kolejna część między tymi słupkami, druga, będzie prawdopodobnie 2-3 szalówki na dole, reszta już będzie z siatki. Tu będą takie wskoki porobione na anteny czteropolowe. Nie będzie żadnych wlotów, bo uważam, że te wloty to jest porażka. I dodatkowo będzie taki tylko blat do siadania na tych gołębi. Nie robię żadnych wolierek z tego względu, że będzie tu osiatkowane. Druga część będzie siatka. Tu będą takie duże drzwi otwierane. One mają około 130, ta przestrzeń taka. O, ta. Tu będzie około 130 cm drzwi. Dwie połówki będą do otwierane do wypuszczania tych gołębi. I kolejna część tak samo jest. Siatka, wejście i całe zadyskowane. Taki róg. Dół, tak jakby powiedzieć, podmurówkę tego gołębnika robię z takich desek 3,2. One są grubsze na felc, wyheblowane. Grubsze, żeby to było po prostu od ziemi mocniejsze, żeby tam nie ciągnęło. Dół będzie na razie cały zabudowany. Umiałem robić taką jakąś siatkę albo wentylację, żeby mi tu ten kał, który spadnie, żeby to osuszało, ale tu jest taka przestrzeń u mnie, jak widać, czyli są same pola. Także u mnie nie może być otwartych jakiś tam za bardzo. Jeszcze dodam tylko, że tu, gdzie będzie z przodu ta siatka osiatkowane, będzie jeszcze do tego, będę takie dorabiał do tego ramki z siatką tą przeciwwietrzną z firmy Polmark. Dlatego, żeby było dużo powietrza, a żeby nie było właśnie przeciągów. Także podmurówka wygląda tak. Jest to bite, tu jest ta część już, można powiedzieć, zrobiona. Jest taki okapnik, będzie to pomalowany na inny.
na kolejny góra będzie pomalowana prawdopodobnie jeszcze inny. I tak to wygląda. Już by była gleba. No, tak to mniej więcej wygląda z tej strony. Problem z tym słońcem. Co jeszcze mogę dodać? W środku nie będzie żadnych, może tak jeszcze szalówka. Szalówka jest pierwszego gatunku, 18 mm gruba. Ściana będzie podwójna, od środka będzie wszystko wybite w sklejce, także podwójna ściana. Na tylnej ścianie będą tylko i wyłącznie regały dla gołębi młodych, żadnych siodełek, nic kompletnie, bo uważam, że te siodełka są też słabe do łapania, to jest najlepiej łapać te gołębie z regałów. Nie płoszą się, cofną się zawsze do tyłu, zawsze można nich połapać ładnie. Odnośnie jeszcze wentylacji, możecie sobie zerknąć na kanał TJ2Fit. Tam kolega opowiada, jak rozwiązać właśnie wentylację z kominami i tak dalej. No tak jak mówię, u mnie będą tylko gąsiory, są trochę wyżej podniesione, żeby to uciekało. Sama dachówka to ona już też dużo wentyluje, bez żadnej membrany. Wiadomo, no tu jeszcze jest, mam dużo roboty z tym wszystkim, chociaż młode już są do odsadzenia. Może chwilę tam później przejdę do gołębika, to pokażę, ale no, póki co to mam gdzie przełożyć te młode, bo mam jeden gołębik już na młode, ten jest jako dodatkowy, ale sam sobie narobiłem roboty, będę miał tu dużo jeszcze do zrobienia. Może to jeszcze nagram taki filmik, jak będzie, jaki będzie wynik końcowy, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście tu jeszcze jest dużo malowania, można było to by malować od razu, ale nie mam na to czasu, po prostu będzie postawione, kolega mi to przyjdzie, wymaluje ładnie i będzie fajnie. Także przejdziemy do gołębnika, może pokażę tylko parę młodzików, bo też tam koledzy pytają, jak to u mnie prywatnie wygląda. Czemu nie? Nie ma się za bardzo czym chwalić, ale pokażemy. Tu jeszcze chciałem pokazać, jak będą wyglądały wejścia. Będą to cztery kanały pod antenę czteropolową. Tu akurat jest taka wolierka dla wdowców z takim wejściem. Bardzo fajnie się to spisuje. Jestem z tego bardzo zadowolony. Mają duże lotnisko. Gołębie pakują od razu na wolierę po kilkanaście sztuk, czy z treningów, czy w ogóle, nie ma problemu z chodzeniem. W środku są takie, wiadomo, widełki, żeby nie wychodziły. Bardzo dobra sprawa. Spokojnie mogę polecić. Od góry jest ta siatka po bokach. Środek jest listewki bukowe, żeby miał łatwiej siadać. Także tak będą wyglądać dwa wejścia w gołębniku młodym. Przejdziemy do środka. No i znajdujemy się w gołębniku. Teraz jesteśmy w gołębniku wdowców. Wiem, że nie posprzątane, ale nie ma na to czasu teraz, bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jak widać, młode są już na podłodze, powychodziły. Bardzo dużo tych młodych jest do odsadzenia, dlatego musiałem zrobić ten gołębnik, bo mi się to wszystko nie zmieściło, tak jak widać. Wszędzie sobie siedzą gdzieś tam łódki. Tu jest taki jeden rodzynek, chociaż mam jeszcze jednego. Jeden jedyny. W gołębniku lotowym mam takie
trzy boksy, cztery słupki po cztery cele. Cele są takie porobione, jakby już ktoś chciał wiedzieć, 60 głębokie, 50 szerokie, wysokość jest 30 coś, dokładnie już nie pamiętam, także tak to wygląda. Tu już sobie lotniki już się ganiają, już zaczęły składać drugie jajka, także co tam dalej z tymi będzie jajkami, to jeszcze nie wiem. Tu jest jeden taki kolejny boks. Akurat jest trzy słupki, jest ten taki mniejszy o jeden. Tu jest ostatni boks dla wdowców. Siedzą dwie sierotki. Dwa dni temu mój najlepszy, można powiedzieć, lotnik, samiec, rozwalił gdzieś chyba, nie wiem, gdzieś musiał uderzyć, noga cała wisi, wyrwana. No i dwa bidulki sobie siedzą. Dobrze, że są już do odsadzenia. Także gołębik nie jest duży. To był tak robiony na szybkiego, jak to zwykle, byle jak. Dlatego teraz postanowiłem zrobić gołębnik taki, myślę, że profesjonalny. Może profesjonalny jak profesjonalny, ale wygodny dla mnie. Szukam jednego gołębia, chciałem pokazać Markowi, ale widzę, że on teraz siedzi już na jajku. Marek to jest właśnie syn tego połowego, jedyny, roczny. Tak wygląda, no nie będę go ruszał, bo siedzi na jajkach, ale ładna sztuka. A co do jeszcze taki, nie wiem czy zauważyliście, ktoś dzisiaj wrzucił, czy to jakiś czas temu, post odnośnie piórek u gołębi powykręcanych. Tak szczerze, zobaczcie, to jest jeden z moich gołębi, który właśnie ma takie piórka i to wcale nie jest jakaś choroba czy coś, to są po prostu znaki zdrowotności, formy może u gołębi, ale bardziej zdrowotności. Forma też pokazuje się, to zawsze się tam parę sztuk pokaże. Gołębniku. Kał, tak jak widać, normalny, ale to nie kał, bo będę pokazywał. Może już przejdę do końca gołębnika. O gołębiach to nie będę się tu nic wypowiadał, tylko jakie są. Za bardzo nie ma co. To jest taki korytarz z całym moim bałaganem. Tu jest parę par rozpłodowych, takie oddzielone. I teraz tu sobie jeszcze siedzą młode, to jest dla młodych. Na tym korytarzu jest jeden regał. Tak jak widać,
korytarz się ciągnie dalej. Tu mamy dla młodych boksy. Siedzą teraz tutaj samice, które mi są niepotrzebne, nie wiem co z nimi zrobić. Nawet na mamki nie mam samców do niej, do nich. Coś trzeba będzie gdzieś przerzucić później. To jest taki drugi boks na młode, jeszcze jest, można powiedzieć, to nieprzyszykowane z tego względu, że ten gołębnik mi cały czas na razie zabiera budowa tego gołębnika. No i tak to wygląda cały korytarz. Tu mam jeszcze teraz, jak przejdziemy, tu jest cały gołębnik rozpłodowy. Tu tak samo jest, już dużo młodych do odsadzenia. Gołębie pana nosiły drugie jajka, może nie wszystkie, ale w większości tak. Gdzieś tam sobie jeszcze siedzą, jakieś młodziki nie uciekają. W rozpodowym też widać, jest wszystko na razie zdrowe. Córka drugiego rocznego Polski, bardzo super samica. Dużo gołębi mi wydała, bardzo dobrych. To jest prawnuk olimpijczyka. Ale to tam nie będziemy gołębia pokazywać. Sporo się pana nosiło na drugie jajka, sporo takich jest już. No w sumie to wszystkie się już nadają do odsadzenia. Gołębi młodych jest dużo. Jest parę takich trochę mniejszych. Gdzieś tych gołębi, ale tu już jest końcóweczka. Tu jajeczka. Boksy tu mam takie porobione, trochę większe. Z tego względu, że to jest gołębnik rozpłodowy. Tu jest jeden parciuch, który siedzi. Nie zamierza opuścić. Nie ma z was. Jeden gdzieś tam już lata po podłodze, a drugi nie za bardzo mu to pasuje. Tu są dwa takie mniejsze, bo pierwszy jajka były czyste. No i zawsze gdzieś tam się po kątach chowają te gołębie. Cele puste są, ale nie, trzeba gdzieś się schować. Półeczki, dwa piękne. Koloru mam w tym roku bardzo dużo. Ale jeżeli zostają, latają, no to czemu koloru nie trzymać? Dużo ginie, ale dużo też zostaje. Co do cel, cele są 60 chyba na 60, dwupiętrowe, z tego względu, że żeby wkładać u góry miskę, ale widzicie jak ja to robię. Dupa ze mnie nie hodowca, bo nie wkładam, bo nie ma czasu. Wiozę miski ze sklepu już któryś dzień, tu gdzie kilka miałem tutaj w domu, to położyłem. No ale to niestety, tu są pewnie cała armia się schowała. Tam już nie ma. Także pozdrawiam koledzy. Postaram się jeszcze nagrać filmik, jak będzie ten gołębnik już gotowy, albo może jeszcze kawałek, jakiś krótki filmik zrobię, jak w trakcie budowy, jak będzie tam na przykład w połowie ściany czy cokolwiek. Także muszę się śpieszyć, mało czasu, w sumie to już nie ma czasu. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.